Służba zawsze była moim marzeniem, ale do tego marzenia trzeba było się skrupulatnie przygotować i mentalnie, i fizycznie, bo bez tego ten proces nie jest do przejścia. Nie jest to moja pierwsza służba, byłem już żołnierzem obrony terytorialnej, ale chciałem spróbować czegoś innego. Mam nadzieję, że podołam temu zadaniu. Praca w mundurze zawsze była z tyłu głowy i stwierdziłem, że praca w Straży Granicznej będzie dla mnie najlepszym wyborem. Mam nadzieję, że podołam wyzwaniom, jaka ona przede mną postawi. Wcześniejsze doświadczenia na pewno pozwolą mi efektywnie pracować i spełniać się zawodowo. To wyobrażam sobie, że to będzie służba, może być też w ciężkich warunkach, niezależnie od pogody, od warunków pogodowych. Jesteśmy gwarancją ochrony granicy państwowej, realizujemy swoje zadania w sposób, które nie budzą zastrzeżeń, a wręcz dają gwarancję dla Polski, dla naszego społeczeństwa i dla całej Unii Europejskiej, że granica jest chroniona w sposób szczególny. Mieliśmy okazję już chwileczkę porozmawiać. Wiecie doskonale, jakie są wymagane oczekiwania wobec Was na tym początkowym etapie. Musicie zostać w sposób teoretyczny przygotowani do realizacji podstawowych zadań. Następnie po powrocie zostaniecie skierowani do swoich macierzystych jednostek, gdzie wspólnie z koleżankami, kolegami bardziej doświadczonymi będziecie realizować zadania służbowe, gdzie swoją wiedzę nabytą podczas szkolenia będziecie w praktyce wykorzystywali podczas służby. Może być tak, że nie będzie nas w domu, może być tak, że będziemy musieli zrezygnować ze swoich planów i po prostu to nie jest tak, że idziemy od 7.30 do 15.30, tylko jesteśmy dyspozycyjni przez cały nasz czas. Jeżeli zdecydujemy się wstąpić w szeregi Straży Granicznej, musimy pamiętać o tym, że nie jest to zwykła praca, tylko jest to służba i dyspozycyjność 24 godziny na dobę.